Każdy z poniższych kwadratów reprezentuje jedną całość. Ten duży kwadrat to jedna całość i ten duży kwadrat to kolejna całość. I pytanie brzmi, która z poniższych odpowiedzi przedstawia zaznaczoną kolorem powierzchnię? Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi. Można na to spojrzeć tak. Tu mamy jedną całość, a tutaj podzieliliśmy całość na dziesiąte. Mamy tu 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 równych części, a zaznaczona niebieskim jest jedna z nich, czyli zaznaczona jest jedna dziesiąta, czyli to jest jedna całość i jedna dziesiąta. Tu mamy 1 i jedną dziesiątą. Tak można odpowiedzieć. Sprawdźmy pozostałe. Ta całość też jest podzielona na dziesiąte i można ją określić jako 10 dziesiątych. Widać to wyraźnie. Podzielone jest na 10 równych części i wszystkie 10 dziesiątych są zaznaczone. Czyli ta całość to 10 dziesiątych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu mamy 11 dziesiątą. Jeżeli policzymy te wszystkie niebieskie prostokąty, to jest ich 11. 11 dziesiątych. Czyli zaznaczamy również 11 dziesiątych. 11 setnych. No chyba nie. Nie mamy tu nawet żadnego podziału na setne. Poza tym 11 setnych to trochę więcej niż jedna dziesiąta. A tu widać, że niebieskiego jest znacznie więcej. No to następny przykład. Która z odpowiedzi opisuje umiejscowienie punktu na osi liczbowej? No to zobaczmy. Tu mamy jeden.

A 1 i 80 to to samo co 1,8. 1 i 80. To jest poprawna odpowiedź. Sprawdźmy pozostałe. Inaczej możemy po prostu zliczyć 10. Każda z tych kresek to dziesiąta. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No i się zgadza, bo jedna całość to 10 dziesiątych. Jedziemy dalej. 10 dziesiątych 11, dziesiątych, 12, dziesiątych, 13, dziesiątych, 14, dziesiątych, 15, dziesiątych, 16, dziesiątych, 17, dziesiątych, 18. Dziesiątych. Czyli ta odpowiedź również jest OK. 18 setnych to jest liczba pomiędzy 10 setnych i 20 setnych, czyli pomiędzy 1 dziesiątą i 2 dziesiątymi. Czyli 18 setnych to będzie mniej więcej tutaj, czyli tej odpowiedzi nie zaznaczamy. No to kolejny przykład. Zapisz ułamek dziesiętny równy 24 dziesiąte. Możemy zapisać go wprost: 20 dziesiątych plus 4 dziesiąte. Ale ile to jest 20 dziesiątych, ile to się równa? 10 dziesiątych to jedna całość, czyli 20 dziesiątych to będą dwie całości, czyli to jest 2 i 4 dziesiąte. Albo możemy zapisać czwórkę na pozycji dziesiątych, czyli to będzie 2,4. 24 dziesiąte dziesiątych to dwie całości i jeszcze mamy 4 dziesiąte kolejny przykład. Zapisz ułamek dziesiętny równy 102 możemy to zapisać jako 100 setnych plus 2 setne ile to jest 100 setnych? 100 setnych równa się 1 to jedna całość, czyli można to zapisać jako 1 plus 2 setne, ale inny sposób na zapisanie dwóch setnych to 0,02. A ile to jest 1 plus 0,02? To 1,02. I widać, że jest to 1 i 2 setne. A 1 to to samo co 100 setnych. Czyli to jest 100 setnych i 2 setne. Czyli 102 setne. No to następny przykład. Zapisz 32 dziesiąte jako ułamek dziesiętny. Przypomnijmy sobie, że 10 dziesiątych to całość. 20 dziesiątych to 2 całości. 30 dziesiątych to 3 całości. Czyli to będą trzy całości, trzy jedności i jeszcze dwie dziesiąte. Trzy jedności i jeszcze dwie dziesiąte. Następne zapisz 203 setne jako ułamek dziesiętny. Przypomnijmy sobie, że 200 setnych to dwie jedności, czyli to jest to samo co dwie jedności i trzy setne. Ta odpowiedź dwie jedności i trzy setne. Jeszcze jakiś przykład. Ile setnych jest równe 1,05? Jedna całość, albo 1, równe jest 100 setnych. Czyli to jest 100 setnych i jeszcze 5 setnych, albo inaczej 105 setnych. Następny przykład. W jaki sposób 2,60 można zapisać słowami? Można by 2,6. Dwie 2 jedności i 6 dziesiątych. Można też dwie jedności... I 60 setnych, albo jeszcze inaczej, 260 setnych. Sprawdźmy odpowiedzi. Dwie jedności i 6 setnych, niestety nie. Dwie jedności i 60 setnych, a nie 6 setnych. To jest 6 dziesiątych, 6 dziesiątych albo 60 setnych. Ta odpowiedź się nie zgadza. 260 setnych. Tak, to się zgadza, bo dwa to to samo co 200 setnych, i tu jest jeszcze 60 setnych, czyli ta odpowiedź jest to ok. 260 dziesiątych? No chyba nie. Pamiętajcie, że 10 dziesiątych równa się jedna całość, czyli 260 dziesiątych to by było 26. 26 jedności. Tego nie zaznaczamy. Zrobiliśmy mnóstwo przykładów. Mam nadzieję, że Wam się podobało.